Identyfikator podmiotu. SCP-096. Klasa podmiotu. Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Podmiot przechowywany jest w celi. Hermetycznym sześcianie ze stali o ścianie szerokości 5 metrów. Obowiązkiem jest cotygodniowe sprawdzanie przechowalni pod kątem znalezienia wszelkich pęknięć i dziur. W celi SCP-096 nie może znajdować się żadne urządzenie nagrywające. Ochrona używać będzie uprzednio zainstalowanych czujników zmian ciśnienia i detektorów laserowych, by upewnić się, że SCP-096 nadal znajduje się w celi. Nie wolno wykonywać żadnych zdjęć, materiałów filmowych ani audio dotyczących SCP-096 bez uprzedniego zezwolenia od doktora. I O5. Opis. SCP-096 to humanoid mierzący około 2,38 metra. Podmiot nie posiada znacznej masy mięśniowej. Wstępna analiza wskazuje na ciężkie niedożywienie. Ramiona podmiotu nie odpowiadają proporcjonalnie reszcie ciała obiektu. Każda z rąk mierzy około 1,5 metra długości. Skóra pozbawiona jest pigmentu. Nie stwierdzono owłosienia. Żuchwa SCP-096 może się opuścić, tworząc w rezultacie otwór gębowy czterokrotnie większy od normy ludzkiej. Inne szczegóły tworzyw odpowiadają prawidłom ludzkim. Jednakże oczy są również pozbawione pigmentu. Nie jesteśmy w stanie obecnie stwierdzić, czy SCP-096 jest ślepy, czy nie. SCP-096 nie wykazuje obecności wyższych funkcji mózgowych, obecnie jest traktowany jako obiekt nierozumny. Normalnie SCP-096 jest niezwykle łagodny. Czujniki zmiany ciśnienia wewnątrz celi wskazują na to, że obiekt większość dnia spędza na powolnym i regularnym spacerowaniu wzdłuż wschodniej ściany przechowalni. Jednakże, jeżeli ktoś spojrzy na twarz SCP-096 niezależnie od tego, czy bezpośrednio na nagranie wideo, czy na zdjęcie, podmiot wejdzie w stan chwilnej męki emocjonalnej. SCP-096 zakryje twarz swoimi dłońmi i zacznie krzyczeć, płakać oraz bełkotać niespójne wyrażenia. W czasie około 1 do 2 minut od pierwszego obejrzenia twarzy obiektu SCP-096 zacznie biec w kierunku osoby, która ujrzała jego twarz. Od tej chwili osoba nazywana będzie SCP-096-1. Udokumentowane prędkości wskazują na wartości od 35 km na godzinę do km na godzinę i zdają się uzależnione od odległości podmiotu od SCP-096-1. W tej chwili nie znamy możliwości ani materiału, który byłby w stanie zatrzymać ruch SCP-096. Najprawdopodobniej właściwa pozycja SCP-096-1 nie wpływa na reakcję SCP-096. Podmiot zdaje się posiadać wróconą zdolność znajdowania SCP-096-1. Notatka. Ta reakcja nie nastąpi, jeżeli obserwator obejrzy artystyczne przedstawienie podmiotu. Szczegóły w dokumencie 0961. Po dotarciu obiektu do miejsca przebywania SCP-096-1 podmiot zabije i SCP-096-1. Po żadnym takim zgonie nie odnaleziono szczątków z SCP-096-1. SCP-096 usiądzie wtedy na kilka minut i w chwilę po uspokojeniu się stanie się nadzwyczajnie łagodny. Następnie spróbuje powrócić do swojego naturalnego habitatu, czyli z powodu możliwej masowej reakcji łańcuchowej, włączając to dekonspirację fundacji i masowe zgony cywilów, odzyskanie obiektu musi być traktowane jako najwyższy priorytet. Doktor utworzył również petycję celem natychmiastowego zneutralizowania SCP-096. Szczegóły w przesłuchaniu 0961. Rozkaz został rozpatrzony pozytywnie i zostanie wykonany przez doktor dnia. Szczegóły w incydencie 0961A. Audiolog z przesłuchania 0961. Przesłuchujący doktor, przesłuchiwany kapitan w stanie spoczynku, był dowódca zespołu odzyskującego Zulu 9A. Incydent podczas odzyskiwania 0961A. Do dupy, kiedy przydzielają ci zadanie odzyskania. Nie masz pojęcia, czym ta zaraza jest. Tyle, co technik zdoła zdobyć jakieś informacje, a jak powiedzą ci, o co tak naprawdę chodzi, to jesteś szczęściarzem. Powiedzieli nam, torba na łeb i z powrotem, ale nie wspomnieli do chuja, że mamy na to cholerstwo nie patrzeć. Czy mógłbyś opisać tę misję? Ta, wybacz. Mieliśmy dwa śmigłowce, jeden z moją drużyną i drugi z asystą Zulu 9B. I doktor... Spostrzegliśmy cel jakieś dwa kliki na północ od naszej ścieżki patrolowej. Raczej nie był zwrócony w naszą stronę, bo wtedy by nas załatwił na miejscu. W swoim raporcie stwierdziłeś, że SCP-096 nie reagował na zimno. To było minus stopni Celsjusza. Właściwie to było minus... I tak, dziwactwo było rozebrane do rosołu i nawet nie trzęsło się z zimna. Mniejsza o to. Wylądowaliśmy, zbliżyliśmy się do celu, a kapral przygotował się do złapania obiektu. Wtedy zadzwonił doktor.
odszedłem na bok, żeby z nim porozmawiać i w ten sposób uratowałem swoje dubsko. Cel pewnie się obrócił do tyłu, cała moja formacja ujrzała jego twarz. Wtedy SCP-096 wszedł we wstrząśnięty stan emocjonalny, tak? Tak. Przepraszam, poczułem się nieswojo. W porządku. Więc nie ujrzałem twarzy tego czegoś. Moja formacja to zrobiła i zapłacili za to swoimi tyłkami. Czy mógłbyś się bardziej zagłębić w szczegóły? Ta. Zaczęło na nas krzyczeć i płakać. Nie brzmiał jak jakieś zwierzę, tylko jak człowiek. Naprawdę, kurwa, popieprzone. Otworzyliśmy do niego ogień, kiedy podniósł kaprala i wyrwał mu nogę. Na Boga krzyczał, prosił pomoc. Wyjebaliśmy w cel mnóstwo amunicji, bez ustanku waliliśmy w niego, a tu nic. W końcu zaczęło go... Wtedy rozkazałeś użyć wyrzutni. AT-4HDT. Działo przeciwpancerne. Targaliśmy je ze sobą, odkąd SCP dał nogę. Rozrywało czołgi jak sraj taśmę. Tak samo walnęliśmy w obiekt. Czy SCP-096 odniósł ciężkie obrażenia? Nawet się kurwa nie zachwiał. Nadal rozpierdalał mój zespół, mając połowę torsu. Jednakże podmiot odniósł obrażenia. Jeżeli tak, to dobrze to ukrywał. Powiedziałbym, że stracił wszystkie organy wewnętrzne, całą krew, ale zdawał się tego nie dostrzegać. Kości nadal trzymały się razem i kontynuował rozpieprzanie mojej formacji. W takim razie właściwie nie wyrządziliście żadnych obrażeń strukturalnych. Możesz oszacować liczbę wystrzelonych nabojów? Dolną granicę? 1000? Nasz szturmowiec nie spuszczał palca ze swojego GAU-19 przez jakieś 20 sekund. 20 pierdolonych sekund. To daje jakieś 600 nabojów kaliber 50 wpompowanych w cholerstwo. Równie dobry efekt dałoby oplucie celu. Wtedy doleciała Zulu 9P. Ta moja drużyna była rozpieprzona. Zulu 9P zdała pozyskać cholerstwo, a on po prostu usiadł. Wsadziliśmy go do helikoptera i przywykliśmy go tutaj. Nie mam pojęcia, jak to się stało, że nie ujrzałem jego twarzy. Może Bóg albo Buddha albo coś zdecydowało, że będę nadal żył. Zdobyliśmy artystyczne przedstawienie twarzy SCP-096. Chciałby rzucić na to okiem? Wiesz co? Po usłyszeniu krzyków tego czegoś i moich ludzi nie chcę mieć twarzy, do której będę w stanie to przypasować. Nie, po prostu nie. W porządku, to by było na tyle. Dziękuję, kapitanie. Oficjalnie wzywam do terminacji SCP-096 tak szybko, jak będzie to możliwe.